sprawami wysiedleńcy, naszych bliskich. W szczególny sposób tą modlitwą pragniemy upamiętnić tamten trudny czas, tamten czas 24 września 1940 roku, gdy po przyjściu z tego kościoła były łapanki, gdy ludzie wyjeżdżali w różne strony Polski, na wschód i do Niemiec. W szczególny sposób obejmuję także modlitwą tych wszystkich, którzy przyczynili się przez swoją społeczną pracę do przygotowania tej podniosłej uroczystości. Piękne wspomnienia tych ludzi,
którzy tam budowali, swoją tożsamość, budowali się w tych braciach swoje życie, tam będąc na tych gospodarstwach, tam właśnie będąc różnymi, w różny sposób właśnie, kochani, to wykorzystują swoje zdolności, zawody, w ten sposób właśnie przetrwali trudne chwile, ponoć nie znamy dokładnej liczby, ale ponoć 89 osób jeszcze żyje z tych, którzy byli wysiedleni z gminy Kaźmierz. Może jeszcze więcej, bo komitet nie do wszystkich osób dodał, kochani, ale bardzo serdecznie, Wam dziękuję, drodzy wysiedleńcy, drodzy drugie rodziny wysiedlonych, za to, że dzisiaj jesteście. I dziękuję Wam za to, że tam nie zapominaliście o Bogu, że tam pamiętaliście o wartościach chrześcijańskich, pamiętaliście o swojej godności. Mimo różnych trudności, mimo różnych obaw, łapanek, kłopotów, które tam przeżywaliście na Wydaniu. Jest to wspaniałe świadectwo Waszego umiłowania ziemi rocznej, tej małej ojczyzny kaźmierskiej. Dumni jesteśmy i pokłaniamy czoła dzisiaj przed Waszą ofiarą, przed tym wszystkim, co uczyniliście, aby przetrwać, jako Polacy katolicy, bo wiemy, że hitlerowscy Niemcy uderzały w inteligencję, uderzały także w inne warstwy właśnie jak chłopów, uderzały w kupców, uderzały w tych wszystkich ludzi, którzy byli ważni. Bo właśnie zabrano wasze gospodarstwa, tu siedlano niemieckich jakichś bałerów, tak? Przeciwna rzecz, że już wszystkie listy były sporządzone, jak czytam te różne świadectwa. Już wszystko, miejscowi Niemcy już tutaj skazali tych panów, te rodziny polskie, które trzeba wysiedlić. Przeciwna szatańska robota. Bo wiadomo, że Hitler gardził człowiekiem, każdym człowiekiem, nie tylko Żydami, ale gardził każdym człowiekiem. I bulwersujące jest to, że polski pseudopisma, historyk, pan Gross pisze z taką nienawiścią, pisze taką nieprawdę w zagranicznym prasie. Fatalnie to jest. Fatalnie świadczy to o tym, że Polacy także są zdrajcami, że nie kochają Polski, nie kochają prawdy historycznej. Fatalnie. Poniżające godność, ten człowiek sam się poniżał, a co więcej poniżające godność każdej Polki i każdego Polaka. To wielka ofiara, przecież tyle ofiar II wojny światowej i 1 września to zawsze zapraszamy, przychodzi garstka. To jest smutne, siostry i bracia, że ten krzyż zapomnowany za poległy w czasie II wojny światowej przychodzi tylko garstka z harcerzem. Idziemy potem tam do kwatery, jak wspomniałem, z Lasku Petlińskiego i tam właśnie zapalamy znicze. Trzeba pamiętać. Młode pokolenie już nie pamięta tamtych czasów, bo to jest za daleko. Trzeba o tym mówić. Trzeba budzić prawdziwy patriotyzm. Prawdziwe przywiązanie do ojczyzny, do wartości, które są ponadczasowe. Nie tak dawno było otwarcie Muzeum Katyńskiego po tylu latach. I jedna pani, która właśnie do Fundacji Katyńskiego, pani prezes, czytała fragmenty tych listów. Listów tych ludzi, tych oficerów, którzy pisali do swoich bliskich, one gdzieś tam się zachowały. Wszystkich całowali, żegnali się. Do zobaczenia, to wielkie pragnienie, żeby spotkać się z najbliższymi. Ale nie wrócili, zostali pozbawieni życia. Już dzisiaj zapraszam wszystkich na piękną, podniosłą uroczystość. 11 listopada Święto Niepodległości będzie poświęcony pomnik katyńsko-smoleński, upamiętniający te dwa bardzo wielkie i bardzo bolesne wydarzenia. Tu, na terenie kościelnym. Pragnę, aby ten duch patriotyzmu tu, na terenie gminy i parafii był żywy. Nie tylko harcerze i kartka zapaleńców. Mówimy o miłości ojczyzny, ale trzeba naszymi czynami, pieśniami, trzeba chwalić dobro Polski. Dumni z tego bądźmy, że jesteśmy Polakami, że mamy taką bolesną, trudną historię. To właśnie po to, by z tej historii
wysnuć wspaniałe wnioski do godnego życia. Jestem Polakiem, to znaczy, że jestem z tego dumny, że jestem spadkobiercą tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych bohaterów. Chwała i za to tym wszystkim, którzy już czują tego ducha patriotycznego i szczególnie 1 marca, święto żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. U nas także jest przecież apel, dwa razy na ten apel. Możemy oddawać hołd tym wspaniałym bohaterom. Wczoraj poświęcenie popiersia Inki, sieci główny właśnie w Warszawie, tam przy katolickiej szkole imienia księdza Piotra Skargi. Budzi się ten patriotyzm. No bo właśnie, być Polakiem to brzmi dumnie. Być tym, który kocha Boga i ojczyznę. Można nie kochać Boga, bo Polacy bardzo są knobli i nie zawsze kochają tradycję katolicką, ale kochać ojczyznę to jest święty obowiązek. To jest święty obowiązek. Nie jak jeden polityk, który zjał do Brukseli, powiedział, że kocha to, co niemieckie, szanuje to, co niemieckie, a tego, co polskie, to się wstydzi. To się wstydzi. Przykre to i bolesne. Siostry bracia, dziękujmy im za to, że jesteśmy ludźmi, którzy w szczególny sposób pochylają się nad historią naszej małej kazimierskiej ojczyzny. Dziękujemy tym wszystkim, którzy właśnie wrócili z wygnania, z wysiedlenia i tu budowali przez lata dobro swoich rodzin, dobro także naszej ojczyzny. Obyśmy potrafili się jednoczyć, obyśmy nie byli obojętni na krzywdę, na potrzeby drugiego człowieka, ale bądźmy solidarni. Solidarni w miłości z drugim człowiekiem. Bo przecież w ten sposób budujemy to, co ponadczasowe. Budujemy chwałę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Budujemy przyszłość opartą na prawdziwych wartościach. Solidna praca, nauka, nasze zmagania. Pewnie, że jesteśmy słabi, upadamy. Ale siostry i bracia, najważniejsze jest właśnie to, co Bóg do nas mówi. To, co Bóg nam wskazuje, abyśmy budując pomyślność naszej ojczyzny, także trwali w wierze naszych ojców. Trwali przy Kościele. Amen.
dniu uroczystym, a zarazem historycznym, mili Państwo. Jest to spotkanie, które obrazuje, można powiedzieć, taką białą kartę historyczną w historii naszego Kazimierza. Za chwileczkę nastąpi odsłonięcie obeliska z okazji 75. rocznicy wysiedlenia. Uroczyste odsłonięcie tejże tablicy. Mamy tutaj dwie osoby, które pamiętają te czasy, które uczestniczyły w tym złym takim wydarzeniu historycznym. Jest to pan Stanisław Kwita i pan Józef Gawlak. Jak Państwo widzą, to jest kolejne miejsce historyczne, gdzie wspominamy nasze karty pamięci, kaźmierskie karty pamięci. Proszę o poświęcenie obeliska księdza proboszcza Krzysztofa Musiała. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś miłować bliźniego i samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, a była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratni nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. Swoim niepojętym miłosierdziu wejrzy na tych naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami wysiedlenia przez ucisk, przemoc, złość, a część z nich oddała swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi kaźmierskiej. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Ze starostwa powiatu szamotulskiego i Urzędu Gminy Kazimierz. Wiązankę kwiatów składa pan burmistrz Szamotuł. Dziękujemy serdecznie. Atrakcją dnia była inscenizacja wydarzeń sprzed 75 lat, przygotowana przez Wielkopolską Grupę Miłośników Historii Wiaru z Poznania, wśród której wystąpili w dużej grupie obecni mieszkańcy gminy Kazimierz. Grupa przedstawiła pierwszą część wysiedlenia, która miała miejsce dnia 3 grudnia 1939 roku. Wtedy to właśnie do wielu mieszkań w naszej gminie weszli żandarmi niemieccy w towarzystwie uzbrojonych cywilów i nakazali wszystkim domownikom, aby w ciągu 20 minut byli gotowi opuścić własne domy. Pozwolili zabrać tylko niezbędne rzeczy i nakazali udać się na miejsce zbiórki, które zlokalizowane były przy kościele w Kazimierzu i przy domu katolickim, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Na miejscach zbiórek przeprowadzano jeszcze rewizję. Pozabierano pieniądze i kosztowności, jak również odrzucono niektóre bagaże tak, aby każdy miał go jak najmniej. Kiedy już wszyscy wyselekcjonowani do wywózki mieszkańcy stawili się na miejscu i przeszli odpowiednie procedury, wtedy pod bronią odprowadzono ich na stację kolejową w Kazimierzu, skąd udali się początkowo do więzienia we Wronkach, a następnie zsyłano ich w głąb Generalnej Guberni, czyli na południowy wschód Polski. Za co?
Cisnęła! Kazimierza i okolic, którzy podjęli się niełatwego zadania
upamiętnienia tamtych wydarzeń i tamtych ludzi. Przecież żyją jeszcze ci, którzy to pamiętają, bo nie są w stanie tych przeżyć wymazać ze swojej pamięci i mogą świadczyć o strasznej prawdzie wydarzeń czasów pogardy. Oddajemy dzisiaj hołd ofiarom nazistowskich obłąkańczych planów. Oddajemy hołd naszym rodakom, bo bycie Polakiem wymagało odwagi i ofiary. Odsłonięty dzisiaj kamień będzie trwałym dowodem niezłomności naszych rodaków i dowodem naszej o nich pamięci. Dowodem naszego patriotyzmu, nie tylko lokalnego. Dla młodych mieszkańców gminy to widoczny znak szacunku dorosłych do przeszłości, do ludzi, którzy przeżyli nieludzkie cierpienia, zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. To znakomity przykład do naśladowania, a obecność tylu gości podkreśla wymownie rangę dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim wysiedlonym i ich bliskim za obecność tutaj i dzisiaj, za świadczenie własnymi doświadczeniami o dramatycznej prawdzie tamtych lat. Dziękuję gościom za uczczenie ludzi i wydarzeń z czasów okupacji hitlerowskiej. Dziękuję pomysłodawcom, czyli Komitetowi Odnowy Cmentarza przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kazimierzu. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli wspierającym pomysł i jego realizację za doprowadzenie do odsłonięcia pomnika upamiętniającego 75. rocznicę wysiedlenia polskich rodzin do Generalnej Gubernii. To dzieło zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję bardzo w imieniu społeczeństwa Kazimierskiej Gminy. Dziękuję. Przewodniczący Polskiego Marek Kośny. Poznań, 4 października 2015 roku. Komitet Odnowy Cmentarza przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kazimierzu. Szanowni Państwo, dziękując za zaproszenie na uroczystość z okazji 75. rocznicy wysiedleń polskich rodzin z gminy Kazimierz, pragnę przekazać słowa uznania. Masowe wysiedlenia dyktowane chęcią germanizacji terenów II Rzeczypospolitej to przejaw bezwzględności i okrucieństwa okupantów. Terror niemiecki dotknął wielu rejonów Polski, w tym także gminę Kazimierz. Dzisiejsze obchody, których ważnym elementem jest poświęcenie pomnika, to piękne świadectwo przechowywania pamięci mieszkańców bolesnych wydarzeń oraz potrzeby upamiętnienia ofiar i osób represjonowanych. To także wartościowa forma oddania hołdu rodakom oraz przypomnienia historii narodu polskiego. Uroczystości przywołujące dramat osób wysiedlonych, pozbawionych przez okupanta nadziei i godności, a także ludzi, którzy pomimo trudnych okoliczności historycznych starali się podtrzymywać narodową tożsamość oraz odbudowywać naszą ojczyznę, uczą nas wszystkich odpowiedzialności za dobro Polski. Pragnę wyrazić przekonanie, że pomnik, do którego powstania przyczynili się sami mieszkańcy, ma szczególną wartość i znaczenie. Będzie on z pewnością ważnym miejscem refleksji nad przeszłością naszej ojczyzny oraz symbolem pamięci. Szanowni Państwo, pragnę przekazać Komitetowi Odnowy Cmentarza przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzu oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości, serdecznie podziękowania wraz z życzeniami dalszego zaangażowania w sprawy ważne dla naszego regionu. Wszystkim obecnym życzę, by pamiętając o minionych wydarzeniach, mogli czerpać radość i zadowolenie z życia wolnym państwu, realizując z powodzeniem plany i zamierzenia. Z wyrazami szacunku Marek Woźniak, marszałek województwa lubelskiego.
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Stanisław Kolewny. Poznań, dnia 2.10.2015. Obywatelski Komitet Organizacji Obchodów upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń polskich rodzin z Gminy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń polskich rodzin z Gminy Kazi. Powstałe okoliczności związane z wykonywaniem pracy posła nie pozwalają mi jednak na uczestnictwo w tym ważnym, podniosłym i retrospektywnym wydarzeniu organizowanym przez tak szacowny komitet działający przy parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Teźmierzu. Z wdzięcznością przyjmuję fakt upamiętnienia w formie kamienia z tablicą pamiątkową wysiedleń polskich rodzin ze swoich gospodarstw rolnych z gminy Kazimierz do generalnej guberny, aresztowanych i uwięzionych w obozach oraz represjonowanych podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945. Przywracamy bowiem również w ten sposób, przy udziale dostojnych gości, pamięci historycznej o tamtych czasach, wyrażanie hołdu tym skromnym bohaterom straszliwym jest naszym obowiązkiem i posłannictwem. Gratuluję więc i dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości tej inicjatywy oraz manifestowaniu czynem swojej wdzięczności. Sądzę, że cała społeczność gminy Kazimierz będzie miała również w tym dniu okazję do wyrażenia swojego patriotyzmu przywiązania do polskości. Ciekawa rekonstrukcja wydarzeń z tamtego okresu przez grupę historyczną pozwoli zwłaszcza młodemu pokoleniu na głęboką i pouczającą refleksję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i łączę wyrazy szacunku i szczęść Boże. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Stanisław Kolewny. Szanowny Panie Wójcie, drodzy samorządowcy, czcigodni księża, drodzy Państwo, takie okazje jak ta, świętowanie pamięci osób wysiedlonych, powinny nas skłonić do refleksji. Mówił o tym w czasie homilii czcigodny ksiądz, co dzieje się z narodami, z ludźmi, którzy porzucają wiarę w człowieka i porzucają tym samym pewną drogę przyzwoitości, która może doprowadzić do wielu ludzkich tragedii. Druga wojna światowa była czasem, w którym dwa wielkie totalitaryzmy, zresztą obydwa wpisane w tło czerwonego sztandaru, z jednej strony noszącego znamiona swastyki, wpisanej centralnie, z drugiej w znaku sierpu i młota, chcąc zaspokoił swoje ambicje, doprowadziły do tragedii wielu dziesiątek milionów osób i do utraty życia przez kolejne miliony osób. Wielkopolska nie była wolna od poświęceń, od ofiar, podobnie gmina Kazimierz. Wszyscy, którzy doświadczyli kiedyś przymusowego opuszczenia swoich rodzin czy domów, mają świadomość tego, z czym wiąże się tego typu tragedia. Drodzy Państwo, każdy z nas ma tylko określony czas do przebycia na ziemi podczas tej drogi. Każdy, podejrzewam, najbardziej ceni wolność, tą, którą mamy jako osoby i tą, którą posiadamy jako naród, jako wspólnotę. I jednego i drugiego niestety byliśmy pozbawieni, bo w 1939 roku represje, które doświadczyli nasi ojcowie, mój ojciec też był osobą przesiedloną, chociaż byłem patriotem ze wschodniej części Rzeczpospolitej. Ojcowie, czyli bliscy dziadowie, zawsze przemawiają do nas, kiedy mamy kontakt z opowieścią prezentowaną przez świadka historii. Historia do nas najlepiej mówi wtedy, kiedy możemy ją zobaczyć na własne oczy. Stąd szczególnie mocno dziękuję osobom, które zaangażowały się w upamiętnienie tamtych tragicznych wydarzeń, tak abyśmy mogli na własne oczy zobaczyć, z czym wiąże się pozbawienie domu, z czym wiąże się tragedia przesiedlenia i użycia przemocy wobec osób nie mających możliwości obrony. Proszę
Państwa, w ostatnim słowie, bo nie chciałbym zajmować dużo czasu, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj jesteśmy wolnym krajem. Dzisiaj mamy możliwość swobodnego przemieszczania się, podróżowania. Zresztą wielu z nas musi wyjeżdżać siłą rzeczy ze względu na to, że chcemy odwiedzać kraje europejskie w celach turystycznych, ale po to, żeby znaleźć pracę. Warto pamiętać o tym wszystkim, co wiąże się z historią Polski, ponieważ, drodzy Państwo, tak długo jak my będziemy pamiętali o wydarzeniach związanych z II wojną światową, z okresem stanu wojennego czy czasu stalinowskich jeszcze wcześniej, tak długo będziemy w sercu zachowywali szacunek dla swojej historii, ale tym samym dla swoich rodziców, dla swoich ojców, dziadów, dla swoich przodków. Bardzo dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w tej uroczystości. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem, jeśli jako parlamentarzysta obecny na niej w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i polskich parlamentarzystów skłonił głowę, składając hołd wszelkim ofiarom tamtego czasu. Bardzo dziękuję. Panie pośle, panie przewodniczący, bo jesteśmy tutaj w imieniu Państwa Jana Szałtowskiego wspólnie razem. Księże proboszczu, wszyscy zacni goście, szanowni Państwo. Spotykamy się 75 ponad lat po tych tragicznych wydarzeniach. Ja z panem przewodniczącym dzisiaj tutaj reprezentuję władzę naszego regionu, powiatu, ale także jako starosta władzę naszego państwa. Spotykamy się w pięknym dniu, w którym kaźmierzanie mogli i zrobili to, dokonali tego upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń. Zdaję sobie sprawę, jak to dla Państwa ważne. Miałem okazję po kilkunastoletnim chłopie przeżywać podobne wydarzenia w mojej rodzinie od roku. Zdaję sobie sprawę, jak to dla tych Państwa ważne. Dlatego, że jestem synem myśliwca. Mój tata jako kilkunastolatek, dwunastolatek z rodzicami, z rodzicem też byłby się dobry. Myślę, że to, co Państwo tutaj zrobiliście, było potrzebne i Wam, ale przede wszystkim jest potrzebne tym najmłodszym jako świadectwo tamtych tragicznych zdarzeń. Będą mogli, spoglądając na tę tablicę, na tę władzę, wspomnieć tych, którzy w tych tragicznych doświadczeń mogli doświadczyć, ale także tych, którzy z wysiedlenia nie wrócili. Szanowni Państwo, gratuluję inicjatywy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. My odjedziemy, ale to świadectwo pozostanie dla kolejnych pokoleń. Przygotowaną przez 65. harcerską drużynę środowiskową imienia Zawiesia Czarnego pod kierunkiem pani Anny Kubiak oraz występ chóru gimnazjalnego pod kierunkiem pana Roberta Winiackiego. Zapraszam serdecznie. Gdy w noc wrześniową tu noc wybiła eskadr bojowy, zmieniła cichą noc, miasta i dworce.
50 osób, w tym deportowano do III Rzeszy Niemieckiej do przymusowej pracy 23 osoby. Dwie z nich pracowały w fabryce, Bronisław Zagórski i Helen Gorojski. 21 było robotnikami rolnymi, pochodzący z dolnego pola małżeństwo Kawlaków z pięciorgiem dzieci, którzy pracowali w Dazdorf. Leon Osys, Józef Wachowiak z Kaźmierza w Lorach, Stefan Kwita z kopalni Aiś, Józef Przekop z Razem w Wolensztyn, potem w Testor, koło Hanowera. Małżeństwo Szymańskich czworgiem dzieci niedaleko Brandenburga. Mieszkańcy Sokolnik Małych, którzy przemysłowo pracowali w Niemczech, to Stefan Koszycki, Jadwiga Piotrkowska, Kazimierz Skomski. Spośród 23 robotników przymusowych, 6 było jeńcami wojennymi. Leon Osses, Józef Wachowiak, Stefan Kwita, Józef Antkowiak, Józef Przekop i Stefan Koszycki. W nazistowskich obozach koncentracyjnych uwieziono 5 osób. To jest Leon Koralewski w Forcie VII w Poznaniu, potem w Mauthausen, Franciszek Ćwiertnia we Wronkach i Dachau, Leon Osses w Ostrzeszewie, ksiądz Wacław Faustman z Kazimierza w Hildesheim, Bolesław Biskup w siedzibie Gestapo w Alei Szucha, skąd przeniesiono go do Oświęcimia. W obozie w Mauthausen w 1941 roku zmarli Leon Koralewski i Franciszek Ćwiertnia. Thank you.